Cześć, Przemek, Przemek z tej strony i... Łukasz Łuki Woźniak. Witamy Was w ten sobotni poranek w kawiach, w kawie jednej. Nie, w kawach. No. W kawach, o rozmówkach. Nazwa własna, jedna kawa. W jednej kawie, w rozmówce i w jednej planszówce. I teraz uwaga, Łukasz powiedział, że dzisiaj nagrywamy bez cięć, więc chciałbym powiedzieć siubidubi bend. I nie można tego wyciąć. I poleciał jakaś tam pierdołka weter. No trudno, poleciało. Dziękujemy. To był tak zwany prank, bro. Dzięki, Przemo, za to przywitanie. Słuchajcie, żeby nas tak nie oddzielało, nie stało między nami, jak taka ściana podziału, te dwa pudełka, tak. To kilka ogłoszeń. Ale dzisiaj opowiemy o tym, i to już z tytułu filmu pewnie wiadomo, tak. Się domyślam, że taki tytuł tak. Dawid dał. Bo tytuł się okaże, o czym będzie mówione, tak? Że powiemy o tym, że już Prywata. Jestem ojcem trójki dzieci. W sensie, że się urodziło tak. Trzecie dziecko, tak. Oj. Dużo będzie dzisiaj twojego życia, Łukasz. Ale też mam nadzieję twojego, Przemek. Bo twoje życie to moje życie. I też mam nadzieję... Ja nie mam swojego życia. I zaraz powinien znowu powiedzieć, Iza nie słuchaj. Shibidubi band. Nic nie wycinamy. Ale też powiem oczywiście o planszówkach, więc kilka ogłoszeń. Tak. To jest Valhalla, która przyjechała już z drugiego druku. Z drogiego druku. Drugiego. Mamy też już figurki. Niedługo na Zagram w to pojawi się w związku z tym jakaś aktualizacja. Jesteśmy z tego bardzo druku zadowoleni. A tutaj dla porównania, duże pudełko Valhalli i prototypowo dla porównania ogromne pudełko Tytanów. Dokładnie. A dlaczego? W tym tygodniu na kanale nie było żadnej naszej rozmowy o grze, tylko był pełny trzyosobowy gameplay w Tytanów. Który możecie sobie właśnie w weekend teraz odpalić. Dokładnie. Obejrzeć. Tak. Kto tam był? Piotr Piechowiak. Chciałem zacząć od siebie. Łukasz Łuki Woźniak był. Kto jeszcze? Po drugie Piotr Piechowiak z Grania w Chmurach. I po trzecie? I Sebastian Kajmada z Nad Planszy. Graliście w trójkę. Graliśmy w trójkę. Nie to, że nie zaprosiliśmy ciebie. No nie zaprosiliście. Ale nie zaprosiliśmy. No to dobrze. Ale wiesz co? Za to potem będzie dwuosobowy gameplay i zgadnij z kim gram? Ze mną. Z Game Troll TV Piotr Jasik. Czy ci jestem jeszcze potrzebny? Czego szukasz w tej filmie? Jesteś bardzo potrzebny. Pewnie. Do wycinania punktów. Bo Przemek właśnie wycina żetony do prototypów, do Tytanów. Ale ja... Ponoć chłopacy mówią, że bez tego firma by runęła. Padłaby, no. Tak, to ja zaraz... powoli im zaczynam wierzyć. Wiesz, zanim ty wycinałeś, jak ciebie nie było tam w piątek chyba, to ja wycinam. Czy w poniedziałek. Ups. Także to nie jest tak, że to ja odłożyłem na bok. Mhm. To jest ważna rzecz. Rozumiem, ja dobrze. Tobie zaufałem, że... Więc, ale też, wiesz co, będzie gameplay... Łukasz jak mnie urabia, nie? Będzie gameplay dwuosobowy, myślę, tak? Z tobą. Pojedynek. Ale może już w trakcie trwania kampanii tak. Bym zrobił. Za dużo emocji teraz, stresu. No, jako ostatni, ten taki zamykający klamrą wszystko. Tak. I w tym gameplayu... Może zrobimy tak, że gracze będą mogli, wspierający Tytanów, będą mogli zagłosować, kto ma kim grać. To byłoby dobre. A może byśmy w ogóle go zrobili na live'ie? Ojej. Tylko i ludzie potem, by mogli wiesz, na bieżąco komentować, kibicować. Tylko wiesz, że ty jak tak długo myślisz nad ruchami. Nie, wtedy zrobimy szybkie albo po prostu no będzie jak będzie. No najwyżej ktoś sobie później obejrzy, albo wtedy nie ma wycinania rzeczy. No więc, ale na pewno jest plan, żeby zrobić live'a podczas pierwszego dnia kampanii. Już zaraz przechodzimy do innych tematów, żebyśmy nie rozmawiali tylko o Tytanach. 19 września o 10 startuje kampania. Warto się zainteresować. Na Zagram w to są rozmowy. Już teraz możecie obejrzeć gameplay. Dobra. Dobrze, Łukasz. Więc przejdźmy weekend. Weekend. Mnie nie było w ten weekend. Byłem na wyjeździe i ponoć tak się okazało. Niestety bardzo mi z tego powodu jest przykro. Jeszcze raz chciałem cię, Łukasz, przeprosić, że, to był, że, cię nie było? Że mnie nie było w bardzo ważnym weekendzie twojego życia. Jednym z ważniejszych, myślę. Tak. Cztery ważne rzeczy się wydarzyły. Cztery ważne rzeczy się wydarzyły. Od którego zaczynamy? Chciałem powiedzieć o trzech, ale jeszcze jedna rzecz się zorientowałem. Tak, dobrze. Ja mam zacząć, czy ty chcesz zacząć? Ty możesz zacząć. Dobrze, zacznijmy od tego, że siostra twojej żony... Nie, to nie jest ta rzecz. To nie jest ta rzecz? To nie jest w moim życiu. No dobra, bo to jest... O, możesz od tego zacząć. Siostra mojej żony wyszła za mąż. Ale... I był ślub. I był ślub w sobotę. To było całkiem ważne. To rodzina. Było... Tak, nie obrażam. Bardzo fajnie było. Byłem na ślubie. Ale to prawda. Piąta. Pięć. Czwarta rzecz. Czwarta rzecz była taka, że... Na kanale... Gry planszowe Łukiego zagregowane, sumowane wyświetlenia wszystkich naszych filmów przekroczyły 10 milionów wyświetleń. Coś w tym roku się dużo takich okrągłych dat, nie? 10 odcinków, 10 milionów wyświetleń, 10 lat. I to było w ten weekend, co mnie nie było akurat. Może, ale nic nie oglądałeś w weekend?
wywiad może z Game Trollem oglądałeś i to może ty spojrzałem. Mogło tak być. Mogło tak być, bo akurat możliwe, że akurat spojrzałem. Także no, cieszę się. Czyli to jest czwarta rzecz. Tak. Trzecia rzecz to jest taka rzecz, że urodził się syn. To jest jeszcze może wcześniejsza rzecz, zanim się urodził syn. Bo mówimy w kolejności priorytetów. A w kolejności priorytetów od najważniejszego? Nie mówimy o priorytetach, tak. Nie ustawiamy po kolei. Tak. Więc kolejna rzecz, jaka się wydarzyła w ten weekend w moim życiu, jest taka, że sprzedaliśmy mieszkanie, więc się wyprowadzamy. To jest taka prywata trochę, ciekawostka, która może was interesuje, może nie, może kiedyś coś tam nagram w domu, że siedzę w domu, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że był weekend stresu, wszystko naraz się wydarzyło, w ten jeden weekend. W sensie o tyle to jest też ciekawe, że sprzedało się miejsce, w którym nagrywałeś swoje pierwsze filmy. Pierwsze studio u Łukiego. Nie. Nie? Pierwsze filmy nagrywałem w domu u moich rodziców i oni tam wciąż mieszkają. Okej, no to drugie. Ale też nagrywałem potem w mieszkaniu wynajmowanym na studiach, a potem w tym mieszkaniu... To trzecie miałem na myśli. A potem w tym mieszkaniu, gdzie mieszkaliśmy teraz. Dobrze. Ale rzeczywiście... No, ono było dosyć ważne. To było ważne wydarzenie, studio. To miejsce. Mm-hmm. Tam dużo nagrywaliśmy. Ja tam pierwszy raz nagrałem. Ja tam cię poznałem, Łukasz, w Colkina tam zagraliśmy. Czyli ja sprzedałem miejsce, które jakby było takim fundamentem naszej przyjaźni. Taką kolebką. Może nie powinienem był tego sprzedawać. Albo drożej. Ty nie chciałeś kupić, więc taka dla ciebie to jest przyjaźń. To jest akurat prawda. Idziemy dalej. Idziemy dalej, więc drugie miejsce to jest... W piątek. Tak. Po tym jak wyszedłem od notariusza, po tym jak mieszkanie zostało sprzedane... Życie nie dało ci przerwy? Nie, bo już delikatnie poród trwał i godzinę 20 później na świat przyszedł mój trzeci potomek, czyli Jonasz Woźniak. Dziękuję. Śpiewamy? Nie, bo samemu to nie pociągnę. Ja mogę śpiewać 100 lat, ale co, że jemu na przykład? Tak, jemu, no. Przede wszystkim Oli gratulacje się należą i ja jej gratulowałem, myślę, że mogę jeszcze raz w imieniu waszym. Także Ola bije rekordy w prędkości porodu, szybkości, bo praktycznie nie zdąży się dobrze przebrać i już musi wychodzić. No ale to dobrze ostatecznie, jak kobieta chyba mało spędza czasu w szpitalu, to... Tak, byliśmy bardzo krótko w szpitalu, poród był bardzo sprawny, bardzo wszystko dobrze poszło. Oczywiście już teraz Ola z Jonaszem jest w domu, więc już jesteśmy całą piątką w domu. Dziecko zdrowe? Dziecko jest 10 zdrowe. Na 10. 10 na 10, klasyczne pytanie. Urodził się i miał tam wagę jakąś. Już zapomniałem, jaką miał wagę. Podobny do ojca czy do matki? Jest podobny do starszego rodzeństwa, gdy się rodziło ono. W sensie, gdy Eunika się urodziła, wyglądała tak samo, jak gdy się Michał urodził i tak samo wygląda Jonasz. I jak się czujesz z tym, że trzecie dziecko się pojawiło na świecie? Bardzo zadowolony. Bardzo podekscytowany, trochę przestraszony, bo to już jest trójka dzieci. Wiesz, ja nie mam 30 lat jeszcze. No ale wiem, ale wiesz, chodzi o to, że ja się nie znam na dzieciach, ale tak zakładam, że w pewnym momencie, jak się pojawia pewna ilość, no to jakby robisz rzeczy grupowo, zbiorowo, wiesz, po prostu kupujesz większy garnek, wiesz, więcej rzeczy gotujesz, wszystko naraz, wiesz, mieszasz, no i po prostu, wiesz, więcej wody do wanny, no po prostu tak zbiorowo jakby, wiesz, chlapiesz wodą, nie musisz każdego myć, no dokładnie, po prostu w pewnym momencie musisz się nimi grupowo zajmować, nie? Wydaje mi się, może tak będzie, jak będzie już piątka, szóstka, no na razie oczywiście Jonasz jest bardzo malutki, więc to jest jeszcze, nie jest, jest podgrupa, są starszaki, trzyletnia i dwuletnie, trzyletnia Eunika, dwuletni Michał, i Jonasz w grupie młodszaków. Eunika przez to, że jest teraz najstarsza, jest najstarszą siostrą dwóch braci, no to z racji tego, że to jest dziewczynka, umówmy się, dziewczynki szybciej dorastają. Mhm. Wciąż mam wrażenie, że kobiety czasami ode mnie są mądrzejsze w moim wieku, ale po prostu one będą, Eunika będzie opiekowała się dwoma braćmi i wychowywała ich trochę. A jakby było w drugą stronę, to oni by tam... Nie wiem, ciężko jest zakładać, czy jakieś role przypisywać, ale na pewno jest tak, że Eunika i Michał bardzo się cieszyli, że będzie Jonasz. Mhm. Bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Oni też szybko podłapali to imię. Więc gdy później na przykład były pytania, czy na pewno wam się ono podoba, albo coś, to ja mówię, mi się podoba, a co najważniejsze, też rodzeństwu się podoba. Podbierali się, okej. No i Eunika też bardzo lubi trzymać go i tak dalej, więc naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i co jest najważniejsze w tym wszystkim, wiadomo, wjeżdża karta dużej rodziny, więc teraz będę miał zniżki, wiesz, jak krótko. Żyjesz bajlando, 500+, 1500+, dokładnie, no. Łukasz, no i otwierają się dla ciebie za 10-15 lat już gry 5+. Pięciu graczy w górę. No.
Tak, albo podgrupowo, tu z najmłodszymi, starszymi, tak. Ale to prawda, jest... No zespół, rośnie zespół sportowy i planszówkowy. No Łukasz, nie możesz mieć chyba więcej niż tam siódemki, ósemki łącznie z wami, no bo już nie pogracie w nic razem. A że nie masz takich gier? No nie, ciężko, no jak, nie? A Avalon jest do 10. O, no. Są tam, poczekaj. Każde święta, Avalon? Jak się nazywa jeszcze to? Jak Wściekłe Psy chyba, no, też jest do wiosny. Jest kilka, ale też, ale to są już powoli imprezowe gry, ale żeby zagrać w jakiegoś takiego porządnego, nie? No to nie, zostawiasz trzy stoły i przychodzą dzieci, stoją przed drzwiami, to otwierasz jakby, wiesz, dzwonek dzwoni, tak. Otwierasz i witam na zajęciach z planszówek w domu woźniaków. Tak. Czy chciałbyś dzisiaj zagrać synu? Po kolei lecimy, czy tam córką? Masz trzy stoły tematyczne. Tak, tutaj mamy Valhalle, tutaj mamy Tytanów i tutaj Słowy Ninja. Słowy Ninja, no i wymianka, nie? I w te trzy gry gramy do końca. A później są zajęcia praktyczne, notatki i wnioski z gier, jak zostały stworzone i tak dalej. Analizujemy. Czyli są trzy różne prototypy, tak. Oni grają, a ja siedzę i obserwuję. Tak. Oczywiście nie w takim celu mam trójkę dzieci. Nie tylko w takim celu. Nie tylko, ale chcę z nimi grać w gry też. Tak, i uczyć je życia. Analizowania planszówek. Dobrze, no i pierwsza rzecz, tak. Czyli zostałeś pastorem. I tak. W gwoli wytłumaczenia. Zostałeś pastorem w taki oficjalny sposób, natomiast funkcję w pewnym sensie pastora pełniłeś już wcześniej. Tak. Ale w oczach prawa zostałeś osobą duchowną. Tak. Oficjalnie, czyli możesz na przykład ślubu udzielić komuś? Na przykład mogę komuś udzielić ślubu. Komu na przykład mógłbyś udzielić? Na przykład jakbyś chciał tobie mógłbym udzielić. No i Łukasz będzie mi udzielał ślubu, także to jest, myślę, bardzo fajne. Mhm. No, ale zostałeś też, no właśnie, była taka impreza, było specjalne nabożeństwo u nas w kościele, w którym przyjechał Mateusz Wichary, który jest przewodniczącym Rady Kościoła, jeżeli się nie mylę. Wygłosił kazanie i później było dużo różnych innych osób, które się wypowiadały, były życzenia, kwiaty z różnych zborów, kościołów. Dokładnie. Było ci bardzo miło. Tak, no w ogóle to gdzieś tam ta informacja się pojawiła też na Facebooku, wielu widzów, tak. Wiele osób z was. Tak. Widzów moich, z którymi też gdzieś na internetowo utrzymuję kontakt, pisało, że gratuluję i tak dalej. Dlatego też ten temat w ogóle podnoszę. Tak. To można tak naprawdę obejrzeć. Jest gdzieś to chyba na naszej stronie facebookowej kościoła. Tak. No, ja oglądałem, o mnie nie było, więc stąd wiem. Tak. No, dokładnie. No to było takie wydarzenie oficjalne, które już rzeczywiście oznacza, że jestem pastorem. Tak jak mówisz, tą funkcję pełniłem wcześniej. W moim życiu nie wygląda to dokładnie tak, jak to wygląda w większości przypadków, ponieważ w większości przypadków przed albo po tym, jak ktoś zostaje pastorem w danym kościele, to jest tam jakby zatrudniony. Pracuje tam w pełnym lub w częściowym wymiarze, ale w moim wypadku wciąż pozostaje jakby zawodowo, można powiedzieć, zarobkowo projektantem i wydawcą gier. To jest ciekawe połączenie. A pastorstwem i służbą w kościele, tak jak to miało miejsce już od lat, wciąż zajmuje się, można powiedzieć, po godzinach, w cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie. Czy jesteś pastorem, autorem gier? W cudzym słowie. Ktoś kiedyś nam zwraca uwagę, że źle to mówimy, więc poddaję się. Więc w cudzysłowie mówi nam sufler z tyłu, tak. Może to ma rację, może nie. I w ogóle to źle mówimy Spiel des Jahres. Spiel des Jahres mówi się, tak. Spiel des Jahres? Czy mówi się Spiel des Jahres? My mówimy Spiel des Jahres, a wydaje mi się, że mówi się Spiel des Jahres. Chciałem zaprosić jakiegoś germanistę, żeby nam pomógł i... Ja ostatnio się nauczyłem, że się mówi ladies and gentlemen, a nie ladies and gentlemen's. A to ja wiedziałem. A ja, widzisz, człowiek się uczy całe życie. Więc wracając, Łukasz, jesteś pastorem, wydawcą gier planszowych, masz wydawnictwo i działasz mocno w branży. I robisz też mnóstwo innych rzeczy. Jesteś ojcem. Mężem. Także ciekawe połączenie. Dużo jest o mnie, nie chcę tak, żebyśmy cały odcinek tylko o mnie mówili. Ale tak. Trochę chciałem o tym powiedzieć, bo to był duży weekend. Też część osób z was już o tym wie i o porodzie, i o tej ordynacji, i o tym, że się przeprowadzamy. Tak, w sensie bardzo dużo rzeczy się dzieje w twoim życiu, Łukasz. Bardzo ci gratuluję i cieszę się. Też się cieszę. Oczywiście wiadomo, że to oznacza, że trzeba mądrze zarządzać, mądrze, można powiedzieć, żonglować tymi wszystkimi obowiązkami, ustawiać je gdzieś tam. Tak. Szczególnie, że nadchodzą duże rzeczy. W sensie twój ślub też, ale też tytani. Ja pierwsze co myślałem o tytanach, że duże. Za pudełko. Tak. Oj. No dobrze. A co u ciebie, Przemek? Gdzie ty byłeś? Wiesz, jak cię nie było? Ja byłem w Hamburgu. Ups.
tam po prostu grałem wesele, ale myślami byłem w Polsce tutaj, w szpitalu i w różnych innych miejscach. Czyli ci byłeś za granicą, ale nie służy ci zagraniczne, obce. Nie, nie służy mi. W ogóle ja bym mógł długo mówić, ja byłem tak zniesmaczony niemiecką infrastrukturą autostrad. Naprawdę, tak? Łukasz. Tam, a co, wolisz polską infrastrukturę o 100%. Braku autostrad? Ale okej, mamy ich mniej, oczywista sprawa, ale już naprawdę jak zrobią odcinek Poznań-Toruń, to już możesz praktycznie z Berlina do Gdańska zrobić. Jak skończą ten odcinek Wrocław-Leszno, w sensie Leszno-Poznań, to będziesz mógł z Berlina do Rzeszowa dojechać autostradą. Czyli nie ma wszędzie, ale jest wystarczająco dużo. I teraz w Polsce my płacimy za autostrady i tak, trawka przycięta, szerokie pasmy, nie ma dziur. Tam nikt nie przecina trawy, to wygląda normalnie, jakby była jakaś apokalipsa. Skończył się świat, trawa urosła, no ale samochody wciąż jeszcze jeżdżą. Ja lubię bardzo niemieckie autostrady. Lubisz? W sensie dlatego, że jest ich dużo. I są za darmo. Ale Łukasz, ja naprawdę miałem problem, żeby zatankować. Bo pasy są krótkie, żeby zjechać gdzieś, więc żeby zauważyć, że jest zjazd na jakąś stację benzynową, to trzeba naprawdę jechać bardzo powoli. Ja nie wiem. Nie masz GPS-a? No miałem GPS, ale nie wpisywałem sobie stacji benzynowych, tylko jechałem, no żeby tam już nie majstrować. Ale wiesz, w Polsce to ja z 5 kilometrów widzę, że jest wielki komin Orlena i można zajechać. Dokładnie. Hot dogi, coś już, kwasy się pobudzają, bo hot dog zaraz wiecie. A tam... Z ostrym, z lekko ostrym. No a tam musisz, wiesz, trawę odgrozić, żeby zobaczyć, że tam jest jakaś stacja, a te stacje są wciąż, lata 80. Czapki z cekinami można kupić tam na miejscu, a nie ma gazu na każdym tym. Ja jeżdżę na LPG i no mówię ci, no po prostu, w sensie naprawdę... Ale mi też obce służy. Nie służy. Czyli nawet obce autostrada, nawet obca droga, nie tylko jedzenie, tak, nie tylko trunek, tak. W sensie tylko powietrze obce. Była taka sytuacja, że jesteśmy w Hamburgu, wyjeżdżamy już i sobie myślimy z Izą, no zjemy sobie gdzieś śniadanie. I tak się odbijaliśmy od miejsca do miejsca do miejsca, bo nie było naprawdę nic sensownego do zjedzenia, więc dopiero zjedliśmy coś w Polsce. Z Hamburga aż dopiero w Polsce było coś sensownego, żeby zjeść, więc... Więc pozdrawiamy i kochamy naszych braci, sąsiadów. Ale też nie mam według Przemka relacji, nie musimy się wstydzić tych w naszych ogóle krótkich odcinków płatnych autostrad. W ogóle. Kiedyś wjeżdżałeś do Polski jadąc z Niemiec i się budziłeś, bo wjeżdżałeś na dziury, a teraz zasypiasz dopiero i tak... No. Ale bardzo ważne jest to, żeby w ogóle za kierownicą nie zasypiać nigdy. Mam na myśli jako pasażer, tak, oczywiście. Aha, jako pasażer. Kierowca tak, to wiadomo. Tak, więc no, jest dużo rzeczy też, co we wrześniu dzieje, no bo przygotowujemy się właśnie do kampanii, więc z tym się wiąże właśnie różne materiały, które nagrywamy, przygotowywanie gameplayów, przygotowanie prototypów, chciałem powiedzieć. Ale gameplayów też. Gameplayów też. Ja jeżdżę gdzieś tam, no bo mam auto w gazie jako jedyny w pracy tutaj, więc jeżdżę do drukarni i różnych innych rzeczy. Nie, po prostu jeżdżę. I... Kto ma najtańsze auto? Przemek? Jedziesz. A w ogóle, a propos, przypomniało mi się, bo przerwałem ci, jeszcze miałeś jakąś listę, bo to by tak... No i ślub, ale to tam. Tak, chciałeś powiedzieć, że ślub. Tak, no i ślubi się przygotowujemy, po prostu jest dużo rzeczy. My, w sensie ja i ty, czy ty i Iza? Ja i Iza, no także, aczkolwiek już powoli też urządzamy nasze mieszkanie i się zastanawiamy, wiesz, łóżko, pralka, coś, materac. Gdzie planszówki, gdzie stół do planszówek? To akurat mam. Masz ogarnięte. Tak. Już mam miejsce na tytanów, tak specjalnie docisnąłem wszystkie gry, bo to szerokie pudełko, żeby się zmieściło. Przemek, bardzo dobrze. W zeszłym tygodniu w kawie, rozmówkach i planszówkach byłeś... I jakby ciebie nie było. Tak. Był wywiad z Piotrem Jasikiem, ciekawy zresztą, a propos jego zarobków, tak trochę. Tak. Trochę odkrył przed nami karty. Co jest w ogóle ciekawe, jest w ogóle to, że gdy Piotrek do nas przyjechał, to przyjechał po to, żeby sprawdzić Tytanów, poznać, nagrać ze mną gameplay i też określić się, czy może chce zrobić jakąś recenzję i tak dalej. Ale był plan, że zrobimy wywiad. Tak. I jak przyjechał, to dopiero w rozmowie wyszło, że on tak naprawdę już kończy z byciem nauczycielem i tak dalej. Obejrzycie wywiad. No ale ty byłeś na tym wywiadzie przez pół filmu i potem wstałeś, ostentacyjnie sobie wyszedłeś. Tak. Co to ma być, Przemek? Po pierwsze... Pytam w imieniu widzów. Tak. Gwiazdą trzeba być naprawdę, nie można tylko udawać. Czasami gwiazdy robią takie rzeczy, że nagle wstają i wychodzą. Czy ty chciałeś pogwiazdożyć? Pogwiazdożyć, że ja po prostu już nie mam tutaj czasu i muszę wyjść, bo mam po prostu inne rzeczy. Nie, no poważnie, nawet nie pamiętam, ale miałem po prostu chyba umówione spotkanie z kimś, a nam się przedłużyło, bo mogę wam zdradzić za kulis. Część się nagrało, ale się okazało, że się nie nagrało, więc normalnie byśmy skończyli szybciej, ale skończyło się później jakby. Tak, i dosłownie było tak, że... Ciężko było nagrywać wszystko od nowa bez Przemka. Tak. Nie dało się dokończyć z Przemkiem.
A Przemek zadał kilka ciekawych pytań, na które padła odpowiedź, a w międzyczasie się nie zorientowaliśmy, że komputer padł tak. I przestało się nagrywać dźwięk. Bo mnie najbardziej tak osobiście w osobie Piotrka właśnie interesuje jego bycie nauczycielem i recenzentem. Ta rozpoznawalność jego? W sensie, tak. W sensie interesuje mnie, jak to jest być w skórze jego uczniów, którzy z jednej strony, wiesz, mają, jeżeli szczególnie są fanami planszówek, no to obserwują gościa w internecie, a z drugiej strony to jest nauczyciel historii. No ja miałem takie, wiesz, przeświadczenie, że zawsze nauczyciele to byli po prostu poważni ludzie. A on jest taki... A on jest właśnie, nie? Więc to było dla mnie ciekawe, jak to jest mieć właśnie takiego nauczyciela. A ty byś musiał zrobić wywiad? Po pierwsze to na pewno jeszcze będziemy rozmawiali, może się uda zrobić kontynuację wywiadu z Piotrkiem. Na przykład za rok, jak tam ci idzie? Już będąc nie nauczycielem. Biznes. Tak. Ale po drugie to mógłby zrobić wywiad z uczniem Piotra, jeżeli to cię interesuje. Tak, mogliby. Na przykład powiedzieć: Piotr, słuchaj, daj mi numer do jakiegoś twojego ucznia, tak. A mam kilka pytań. Tak, to już byłoby bardzo takie introligatorskie działanie. Ja dobrze użyłem tego słowa, czy nie? Przemek się nauczył słowa. Bo ty dużo mówisz to słowo, więc ja myślałem, że może tu przypasuje. Udawajmy, że przypasowało. Bardzo takie, to byłoby bardzo zaangażowane z naszej strony. Zaangażowanie duże, żebyśmy poszukali... Myślę, że chcesz powiedzieć inwazyjne. Inwazyjne, tak, też. No więc co? Więc jakby to się dzieje w naszym życiu i jest bardzo taki wrzesień napięty. Ja de facto mi się zluzuję w listopadzie. Mi w grudniu życie. Tak? Tak myślę. No. Ale to dobrze akurat, bo jak już mówiłeś, to ja czekam, bo święta i co najważniejsze, kanapka drwala wróci. Oj. Zapomniałeś już, nie? Przypomniałeś mi. No, ja też tak sobie zapominam i sobie przypominam. To jest taka linia mojego nastroju, tak. Jest podyktowana tym, jak mocno pamiętam. Nie, żartuję. Tylko wiesz, ja już będę miał żonę wtedy. A to w pracy nie zjesz z nami drwala? No, to jest jedyne okno, myślę. Przemek będzie... Ja żartuję. Przemek będzie przychodził w różne dni do pracy, w różnych godzinach, po prostu. Tak. Wiesz co, i zamuszę w sobotę wpaść na chwilę do biura, bo chłopacy potrzebują. A Maciek, tak. W najbliższym tygodniu na kanale pojawi się nasz filmik dotyczący gry Reef, czyli... Bardzo, bardzo... nie wiadomo. Nie wiadomo, że fajne, bo my fajne. Jak nie tak. Fajne, to w ogóle nie mówimy wam, że graliśmy. Tak. Więc pojawi się Reef, czyli Rafa, no i za tydzień... A, i ważne ogłoszonko. Tak. Jutro na kanale Zagram w to jest kolejny wywiad dotyczący Tytanów. A gameplay z Piotrkiem, dwuosobowy w Tytanów, za tydzień w niedzielę. Więc już można się nas szykować na to jakoś. Nie póki to jest 2-0, więc Łukasz, póki no, ja trzymam za ciebie kciuki. 2-0 dla Piotra, tak. No. Żebyś, wiesz, twarz pokazał. No dobrze. Czy jeszcze mamy jakieś ogłoszenia? Chyba nie. Udało się bez cięcia? Myślisz, wszystko wejdzie? Wszystko wejdzie bez cięcia, mam też tak mi się wydaje. Tak. Jest już dużo chłodniej, więc też nam przyjemnie się tutaj z wami siedzi i po prostu no, spędzamy sobie fajnie czas w sobotę. Piszcie, jak sobie spędzacie czas w sobotę. Jak się przygotowujecie do kampanii Tytanów. Na przykład oglądając gameplay, który jest na kanale. Tak. No i co? No i będziemy na bieżąco mówić, co tam u nas. A też ogrywamy cały czas nowe gry, więc będą się pojawiały nowe materiały, bo przez wakacje trochę się ich uzbierało i fajne tam są gry na pewno. Także jest też na co czekać. Bądźcie czujni. Skitelsy podasz? Oczywiście, że podam, Łukasz. Życzę sobie, tobie Przemek oraz wam widzom, nasi widzowie kochani, kolejnych 10 milionów. Wyświetleń. Do zobaczenia.